Jak miło wrócić do tego miejsca, słuchajcie, wróciłem po ponad tygodniowej przerwie od FIFA na moje stanowisko do co jak co mojej gry, bo FIFA to jest moja gra. I słuchajcie, dzisiaj od razu witam was w 17 już odcinku serii The Heist Draft of Baloi. Jeżeli dalej nie wiecie, gdzie byłem, jak mnie nie było, to wbijajcie na mój drugi kanał, link macie w opisie, oraz na mojego Instagrama, tam pojawiają się zdjęcia zawsze z mojego życia, no i tam macie ze mną lepszy kontakt, można tam do mnie napisać, porozmawiać, także tam wbijajcie. A ja, słuchajcie, przechodzę już dzisiaj do 17 odcinka The Heist Draft of Baloi. Czemu 17? Gdzie jest 15 i 16? 15 i 16 jest usunięty. Jak czyściłem sobie dysk na komputerze, to zapomniałem, że mam przecież nagrane dwa odcinki naprzód. No i one się usunęły. I to nie jest najgorsza wiadomość. Najgorsza wiadomość jest taka, że zostały mi 52 monety w tej serii. Jeżeli dzisiaj naprawdę nie wypakuję czegoś bardziej wartościowego z paczki, to być może kolejny odcinek, bo wydaje mi się, że na kolejny jeszcze wystarczy, bo tam trochę kart się sprzedaje, może być ostatnim w tej serii w tym roku. Dlatego słuchajcie, no trzeba by było dzisiaj dobrze zagrać i do tego potrzebna mi jest dobra formacja. Ja tutaj nie widzę zbyt ciekawych formacji. Weźmiemy 4-5-1 4-5-1 ofensywnie, czy może 4-1-4-1? Dobra, weźmiemy 4-1-4-1, bo jest bardziej defensywna ta formacja. Ale ja się dzisiaj autentycznie boję. Boję się bardzo. No ale może to ikony dzisiaj będą miały duży wpływ na moje szczęście. Także jednego zawodnika już mamy wybranego. Naszym dzisiejszym kapitanem będzie Overmars, a naszym napastnikiem dzisiaj myślę, że możemy spokojnie wziąć Paulo Dybale 90. Tyle nowych kart się pojawiło przez ten czas, gdy mnie nie było, że ja do końca nie wiem, co się dzieje w tym momencie, ale wiem, że moje trzy pierwsze trafy są genialne, bo mamy Dybale, Salaha i Overmarsa, dlatego nie zamierzam na razie narzekać. Wybieramy kolejnych zawodników i mamy Hamsika, który zgrywa nam się tutaj oczywiście z panem Dybalą. Z Overmarsem też zgranie będzie miał, więc nie jest źle. Teraz taki Fabinho do środka pola by się przydał, albo Luka Modric. No Luka Modric jest najlepszym środkowym pomocnikiem spośród tych wszystkich wyborów, ale nam się niezbyt zgrywa, dlatego tutaj rozważnie muszę wybrać mojego środkowego pomocnika. Weźmiemy sobie Jorginho, albo wiecie co, weźmiemy tego Modricia, bo ja liczę na to, że jakoś to połączymy. Naprawdę liczę na to, że jakoś to połączymy. Na SPD pójdzie tutaj, wydaje mi się, Brozovic, który idealnie zgrywa nam no to, co zgrywać ma, dlatego jest okej. No i taki Bale na PPP, jakby wypadł, to mielibyśmy sprawę załatwioną, że tak powiem. Natomiast na razie lewa obrona. I tutaj mamy pierwszy problem, bo żaden z tych zawodników nie jest zbyt fajny. Ale weźmiemy, wydaje mi się, mimo wszystko spośród tych wszystkich panów, Cristito. On jest seria, tutaj mamy dużo seria, że tak powiem, wszędzie wokół. Dlatego być może to jakoś się uda zgrać. Na pewno nie tymi zawodnikami, których teraz dostajemy. Weźmiemy sobie z tych wyborów Matipa. Mimo że to nie jest zawodnik, którym chciałbym grać, to mam jakiś tam plan w głowie. A drugim środkowym obrońcą będzie, no cóż, tutaj mamy ewidentnie pierwsze problemy. No niech będzie ten Nacho Fernandez, nie? Bo to ma zgranie z tym Modriciem. Ale no tutaj potrzebujemy zmian. Potrzebujemy zmian, tak samo jak zmian potrzebujemy na bramce. Bo nie zamierzam grać tymi zawodnikami, którzy teraz wypadli. Ale dobra, niech będzie ten pan. I jeszcze prawa obrońca jako dopełnienie pierwszej jedenastki, João Cancelo. Bardzo, bardzo dobry prawo obrońca, nie do końca pasujący na ten moment, ale lepszego wyboru tutaj nie ma. Także ten dzisiejszy odcinek jest naprawdę bardzo ważny. Muszę zajść daleko, muszę trafić coś też w paczce. Niestety na to drugie nie mam żadnego, że tak powiem, wpływu, dlatego to mnie trochę martwi, ale zakładam, że jeżeli dojdę do finału, wygram finał, to... to może coś dobrego trafię. Tutaj bierzemy sobie zmiennika, myślę Trippiera. Tak, weźmiemy, przepraszam, Mane, bo też zmiennicy są potrzebni w draftach, ale czekam na jakieś wzmocnienia podstawowego składu. Keita, tu jest jakaś opcja, dlatego biorę Keitę, bo gdybym tutaj nie trafił, że tak powiem, Bale'a, to być może będziemy to musieli właśnie z Keitą przebudować. Trafiamy też teraz, słuchajcie, Ben Yedera. Mamy Kolasinaca, Volanda, Kolarowa. Dużo się tutaj dzieje, naprawdę dużo się tutaj dzieje, ale nie wiem kogo, na kogo postawić. Postawiłem na Kolarowa w informie. Teraz karty srebrne, które w ogóle mnie nie interesują i nie ratują. Dlatego od razu przejdźmy do kolejnych wyborów. Dembele, niesamowity lewy skrzydłowy z Barcelony. Czy on nam tutaj pasuje? Tak średnio bym powiedział, ale za to jest tutaj, zobaczcie sami, Lucas Vázquez. Nie jest to Bale, ale być może Vázquez będzie kluczowy dla zgrania w tym momencie, dlatego biorę Vázqueza
i na prawą obronę, w razie czego biorę też Juan Frana, który nam tutaj dopełnia ligę hiszpańską z prawej strony, dlatego to są takie zabezpieczenia typowo zgraniowe. Liczę jednak, że nie będę musiał słabymi zawodnikami tylko dla zgrania grać, a teraz, no cóż, zmiennik, nie? No bo tutaj myślę, że większego sensu w innym wyborze nie ma niż zmiennik. Weźmiemy sobie tego Tovę. Nie wiem, gdzie miałby on grać, ale może chociażby na napastniku. Dybale będę przesuwał, zobaczymy. Tutaj niezbyt ciekawe wybory. No muszę powiedzieć, że troszkę zaczynam się martwić, bo to jest ostatnia szansa na trafienie kogoś dobrego, chociażby w środku pola, i nie trafiamy nikogo dobrego. Mamy Elnenego z Arsenalu. Okej, niech będzie, ale będą problemy. Czuję, że będą problemy. Teraz bardzo ważna jest jeszcze kwestia wzmocnienia tej obrony, najbardziej jak się da. No i ciężko będzie tę obronę wzmocnić takimi zawodnikami, więc bierzemy tego informa bez większej historii. I ostatnia szansa na wzmocnienie obrony: Jordi Alba, 8-8, Kai Walker, Kimmich, Lichtsteiner oraz Alex Telles. To musi być ważny, mądry wybór. Wybieram Jordiego Albę. Nie mam jeszcze pomysłu, jak to wszystko połączyć, ale mam nadzieję, że Jordi Alba, no, będący najlepszym spośród tych wszystkich zawodników, którzy tam byli, mi pomoże. A teraz jeszcze bramkarz, i to też jest bardzo ważna kwestia. Kogo my tutaj chcemy zabrać? Wydaje mi się, że musimy wziąć Ter Stegena, bo nie dość, że jest bardzo wysoko oceniony, to chyba jest najlepszy spośród tych wszystkich bramkarzy, także Ter Stegen na sam koniec. Dobre 10 minut główkowałem, jak tutaj zrobić najwięcej zgrania, jak to możliwe, i mógłbym osiągnąć więcej zgrania niż to, co jest teraz. Ale wtedy za dużo zawodników musiałbym od razu wpuszczać z ławki, więc słuchajcie, z takim składem rozpoczniemy od pierwszej minuty to pierwsze spotkanie. No i chyba słuchajcie, od razu, nie będę nawet czekał, za Kolarowa wejdzie ten Matip, nasz jedyny środkowy obrońca, którego mogę wprowadzić. Nie wygląda to dobrze, słuchajcie, nie wygląda to dobrze, ja jestem troszkę podenerwowany, bo nie dość, że nie grałem tydzień FIFA, to jeszcze mam taki mocno przeciętny skład, słuchajcie, dlatego tutaj może być naprawdę ciężko. Biorę sobie teraz Trenero, który daje mi najwięcej tutaj zgrania, ale więcej niż 81 zgrania nie wyciągniemy, także takie jest podsumowanie tego dzisiejszego drafta. Mam nadzieję, że Margo Overmars, że cała ekipa, która jest teraz na waszych ekranach w podstawowej jedenastce, zrobi dzisiaj naprawdę dużą różnicę i że mimo wszystko uda nam się dzisiaj daleko zajść. No i znalazłem pierwszego mojego dzisiejszego przeciwnika. To jest skład dużo lepszy od mojego. To jest skład, który wymaga ode mnie gameplayu na naprawdę wysokim poziomie. Jeżeli mamy przegrać, przegrajmy z honorem, panowie. Przegrajmy z honorem po dobrej grze. Jeżeli przegramy po prostu będąc gorszymi, nie będzie źle. Natomiast nie możemy przegrać w meczu, w którym będziemy mieli jakiekolwiek szanse, więc słuchajcie, to jest początek. Ja jeszcze nie wiem, czy ten rywal dobrze gra, czy nie, ale jedno jest pewne, ja muszę naprawdę dzisiaj zagrać na najwyższym poziomie, bo nawet dziwnie mi się trzyma pada w rękach, naprawdę. Taka tygodniowa przerwa powoduje naprawdę sporo tutaj nowości u mnie, nawet w trzymaniu pada. A teraz zobaczmy, bo Paulo Dybala z pierwszą akcją. Paulo Dybala, ale Virgil van Dijk. Teraz zobaczmy, Paulo Dybala do Marka Overmarsa. Mark Overmars jest już w polu karnym. Overmars! 1-0! Mark Overmars! Tak jest! Z Margo Overmars świetnie sobie poradził. Margo Overmars jest już w polu karnym. Overmars, ależ to jest fenomenalna akcja. Margo Overmars, słupek, dobijmy tę piłkę, matko święta. Cóż za fenomenalny rajd Overmarsa i jaka nieporadność potem w dobiciu tej piłki. Powinno być 2-0, rzutem na taśmę w pierwszej połowie. A tak to pierwsza połowa się kończy i prowadzę tylko albo aż 1-0. Najważniejsze jest mimo wszystko to, że prowadzę. To jest naprawdę bardzo ważne. I rywal może nie jest najlepszy, ale nie jest też najsłabszy. Dlatego skupienie w drugiej części połowy. No i miejmy nadzieję, że mimo wszystko uda się. Że się uda, bo na razie naprawdę nie jest źle. Nie, nie, błąd popełnia Kolarow. I to jest rzut karny. Zaczyna się powoli koszmar, bo naprawdę rywal nie zasłużył do tej pory na bramkę wyrównującą i w sumie dalej jej nie strzelił, ale to ja mu dałem szansę, to ja mu dałem tę głupią szansę i on ją wykorzystał. To jest 1-1 w 52 minucie, tak jak mówię, zaczyna się powoli koszmar. Salah, jakimś cudem ta piłka przeszła, okej, podoba mi się, jak ta akcja się wywiązała. Overmars! I to jest kolejny słupek! No nie dowierzam, nie dowierzam, dlaczego ta piłka trafia w słupki, no.
To nie może się stać. To naprawdę nie może się stać, żeby rywal strzelił drugą bramkę. Matko Boska wybija z linii bramkowej Nacho Fernandez. Ależ teraz fenomenalna interwencja zawodnika Realu Madryt. A Luka Modric, kolejny właśnie od Królewskich, rozpoczął nasz kontratak. I teraz już Margo Overmars. Ściana marzeń przed nim, broni Alisson. Kolarow jeszcze to na spokoju rozegrał. Paulo Dybala, Dybala czaruje, czaruje. Paulo Dybala! 2-1! Po to właśnie ma się takie karty jak 90 Paulo Dybala, żeby rozstrzygać wyniki spotkań. Ależ fenomenalne uderzenie i cała akcja tego oto też pana na waszych ekranach. Wę, ładnie to teraz zrobił, to wę. To wę, strata piłki, chociaż jeszcze zagraj, że tą prostopadłą na Salaha. Momo Salah, no czemu tak wolno biegniesz? Momo Salah, dośrodkowanie! 3-1. 3, to jest 3. Luka Modric, jesteśmy w drugiej rundzie, to już nie może się zepsuć. Panie Modricia, jeszcze Kolarow, ale tutaj już chyba koniec tego spotkania. Wygrywamy pierwszą rundę, ależ tu były emocje. Ależ mi się ten mecz mimo wszystko podobał, bo była dramaturgia spora, naprawdę zależało mi bardzo, żeby wygrać i się udało. No nie ukrywam, że to Paulo Dybala jest, że tak powiem, najbardziej wartościowym zawodnikiem jak do tej pory, bo ta bramka na 2-1, no po prostu dała nam zwycięstwa, jak sami widzicie po statystykach. Ach, no byłoby szkoda przegrać, ale nie przegraliśmy. Jesteśmy w rundzie drugiej i to na nią was w tym momencie zapraszam. Ale oczywiście wygranie pierwszej rundy jeszcze zupełnie nic mi nie daje. Żeby to miało sens, to muszę wygrywać dalej. I żeby zagrać w półfinale, to muszę pokonać tę jedenastkę. Swoje szanse upatruję w formacji, bo nie ukrywajmy, że trzech obrońców z tyłu w połączeniu z Mandandą na bramce to jest pewnego rodzaju szansa dla mnie. O, tak, nie mogę się wysłowić, bo dawno nie gadałem do kamery i zapomniałem, jak to już jest. Teraz Paulo Dybala wypuszcza Marka Overmarsa i to będzie pierwsza szansa dla nas w tym meczu. Marko Overmars jest już w polu karnym. Overmars! 1-0! Ależ on jest niesamowity! Naprawdę Overmars jak na 86 overall jest niesamowity. 1-0! Fenomenalne rozpoczęcie tego meczu. I to, o czym mówiłem, duże dziury w obronie. Cały czas strzelam sobie tymi sygnetami w biurko. Przepraszam was za to. Duże dziury w obronie połączone z niezbyt dobrym bramkarzem dają mi tutaj dużo, dużo nadziei z przodu. Paulo Dybala ładnie to zrobił, naprawdę ładnie to zrobił Paulo Dybala. Hamsikowi zabrakło tutaj nogi, żeby oddać strzał, ale to jest błąd rywala. Paulo Dybala 2-0! Ależ ja teraz jestem wdzięczny za to, że rywal popełnia taki błąd. No i Dybala swoją drogą też to od razu wykańcza. Naprawdę niesamowita karta. Teraz zobaczmy to wę! Matko przenajświętsza, jak ty żeś tego nie wykończył, ale samo przyjęcie ze zwodem było po prostu fenomenalne. To było fenomenalne do momentu wykończenia, który z kolei był fatalny. Ale okej, to wę pokazuje, że będzie też w stanie pomóc, że będzie w stanie pomóc, dlatego okej. Czy sędzia odgwizduje faul? 90 minuta, doliczony czas gry. Naprawdę, no nie wierzę w to, że stracimy dwie bramki w takim odstępie czasu. I jeszcze Marek Hamsik odbija piłkę na rzut rożny. I to już jest naprawdę jeden z ostatnich stałych fragmentów w tym meczu. Zobaczmy, co wykombinuje Ivan Rakitic. W polu karnym naszym pojawił się też Steve Mandanda, także to jest pewnego rodzaju szansa. Tym bardziej, że to Steve Mandanda teraz oddawał strzał, a teraz zobaczmy Marc-André Ter Stegen. Czy to będzie bramka? To by mogła być bramka Ter Stegena, tak just saying. Ale teraz sędzia już odgwizduje koniec tego spotkania. Bardzo dobrze, jest naprawdę bardzo dobrze. No wygrywamy 2-0 po zasłużonym meczu. Mimo, że rywal nie był, że tak powiem, jakiegoś mega słaby, to kontrolowaliśmy to spotkanie i zasłużenie jesteśmy w półfinale. I tak coś czuję, że w półfinale trafi na najmocniejszy skład. Tak też się dzieje i pewnie też na najlepszego rywala do tej pory. Eldon, tak się nazywa mój kolega, a w zasadzie mój przeciwnik. Słabego ma bramkarza. No może tutaj będzie szansa, ale nie zdziwię się, jeżeli zrobi jakąś zmianę, tak czy siak skład genialny i ma też tego Overmarsa, którym gra mi się genialnie, więc pewnie podobnie będzie w jego przypadku. Ładnie teraz zagrana ta akcja, zobaczmy teraz Paulo Dybala! 1-0! Fenomenalna zespołowa akcja, naprawdę czuję ten zespół i czuję przede wszystkim Argentyńczyka, który, no jak sami zresztą widzicie w dzisiejszym odcinku, spisuje się dla mnie fenomenalnie.
Zobaczmy teraz to dośrodkowanie. Jan Sommer wybija piłkę. Będzie pierwszy przy niej tutaj Brożowicz. Jeszcze piłka na Hamsika, ale ten niezbyt dobrze się z nią zabrał. Chociaż jeszcze, zobaczmy, Marek Hamsik. Jeszcze będzie szansa. Luka Modrić. 2-0. To też wchodzi z daleka. A teraz zobaczmy, ale się ładnie pokazał Marek Hamsik. Zakończ ten mecz. Brawo. Chłopaki, pełne uznanie dla was. Naprawdę pełne uznanie dla was. Gracie fenomenalnie. To zobaczmy, stały fragment gry. Luka Modrić, strzał, poprzeczka po strzale Paulo Dybali z główki. A w takim razie to Paulo Dybala będzie próbował zaskoczyć bramkarza. Nie wiem, czemu tyle miejsca mi tutaj rywal dał, ale Dybala to po prostu sobie wykorzysta. To jest 4-0. I kończy się ten półfinał. Niesamowity mecz w wykonaniu mojej drużyny. Jestem pod naprawdę wielkim wrażeniem tego, co oni dzisiaj grają. I nie będę ukrywał, że już w tym finale, bez względu na wynik, i tak są dla mnie zwycięzcami tego odcinka. Zobaczcie, jaka dominacja w tym półfinale. Gość nie oddał nawet celnego strzału. Czas na finał. A w tym wielkim finale zagramy przeciwko formacji z trzema obrońcami. Wiecie, że to jest dosyć dobra wiadomość. Skład też wcale nie jest aż tak imponujący, więc są dwie opcje. Albo kolega gra bardzo, bardzo dobrze i takim składem zasłużenie awansował do tego finału, albo to będzie łatwy finał. Teraz zobaczmy, Momo Salah jest już po lukarnym. Momo Salah, ależ akcja, Momo Salah! No strzelmy to, Paulo Dybala, to powinno być 1-0. Przeczytałem teraz te zamiary tutaj rywala i zobaczmy, bo Paulo Dybala jest niewątpliwie szybszy od Savicia. No nie ma innej opcji, żeby tak nie było. Paulo Dybala, Dybala! 1-0! Paulo, wielki Dybala. Cóż to jest za fenomenalna, genialna i hiper, ultra niesamowita karta. Coś pięknego. Luka Modrić, Brozović, to jest kolejna kontra w naszym wykonaniu. Co wykombinujemy tym razem? Paulo Dybala znowu będzie miał szansę. Paulo Dybala! Ala, nie trafił. To jest koniec pierwszej połowy i słuchajcie, 1-0 to jest najmniejszy wymiar kary dla rywala. Tutaj powinno być 2-3, a może nawet 5-0. Mówię poważnie. Żeby tylko to się nie obróciło o 180 stopni w drugiej połowie, ale jeżeli będę grał tak, jak gram do tej pory, to nie ma prawa się coś takiego przytrafić. Dlatego trzymajcie kciuki na te ostatnie 45 minut gameplayowe dzisiaj. Kolarow nie trafił! I to jest 1-1. Pierwszy strzał celny w tym meczu rywala. No nieprawdopodobne. Cała FIFA. Luka Modrić, dośrodkowanie z rzutu rożnego. Paulo Dybala. Nie mogliście tak wcześniej strzelać? No nie mogliście tak wcześniej strzelać? Strata rywala, Marek Hamsik, to musi być 3-1! Mark Overmars, dziękuję bardzo! Nieprawdopodobny, drugi strzał! Drugi strzał i to jest 3-2. Nie wiem o co chodzi, ale no przecież to jest jakieś niedorzeczne. Momo Salah, super. Teraz zagrajmy to na miarę kolejnej bramki. To wę, jest już polu karny. To wę, jest! Matko Boska, źle to rozwiązałem, ale wygrał pojedynek główkowy Overmars. Nie wiem jak, bo on ma chyba z 1,20 m. Ładnie to wę i piłka na Overmarsa. Ten tutaj będzie czyhał na hat-tricka. Overmars broni bramkarz. Dobitka! Przeproszę za to rywala, bo to jest akurat obrzydliwa interwencja jego bramkarza. Ale nie będę ukrywał, że naprawdę zasługuje na wysokie zwycięstwo w tym drafcie. Może nie takimi bramkami, ale już wcześniej coś powinno więcej wpaść. Tak czy siak. Schodzi Paulo Dybala. Słuchajcie, zmiana specjalnie dla oklasków. Wstańcie wszyscy przed tymi monitorami i bijmy brawa, bo Dybala absolutna gwiazda tego odcinka. Coś niesamowitego. I co tu, rywalu, mój drogi, ty chcesz jeszcze zmieniać? Jeszcze strata piłki, jeszcze będzie szansa, jeszcze, no nie mówcie, że aj spalony, ale cholera jasna. Tym składem można się tak bawić, że ja nie wiem, czy sobie nie zbuduję takiego składu
w normalnym Ultimate Team, nie? Bo to jest po prostu nieprawdopodobne. Jeszcze Keita odzyskuje piłkę. Keita, uderz to z daleka. Dawaj, że Keita, walcz tam bardziej. Panie Turek, kończ pan ten mecz. Panie Turek, kończ pan ten mecz, bo tutaj już się nic nie może zmienić. Wygrywamy, słuchajcie, dzisiaj draft tym składem. Gdybyście mnie zapytali o to, gdy w momencie, gdy zbudowałem tę drużynę, że wygram dzisiaj nią draft, to bym wam tego nigdy nie powiedział, ale gdybyście powiedzieli więcej, że będzie mi się tym składem grało najlepiej jak do tej pory w historii draftu FIFA 19, to tym bardziej bym was wyśmiał, a to jest szczera prawda. Ten skład to jest najlepszy skład, jakim przyszło mi grać w draftach w tym roku. I zasłużenie wygrywamy dzisiaj ten draft. Zostawcie łapkę w górę za sam ten fakt, a teraz paczki. I trzymajcie kciuki, żeby z paczek coś wypadło, bo na to za ten draft zasługujemy. A jako nagrody za draft dostajemy dużą paczkę rzadkich zawodników, czyli paczkę za 100 tysięcy! Tak jest! W końcu coś pięknego dostałem, a do tego paczka jeszcze jest duża złota premium, dlatego otwórzmy na sam początek tę dużą złotą paczkę premium, a później będzie paczka za 100 tysięcy i naprawdę, jeżeli nie wypadnie mi dzisiaj walkout, to będzie to hit. No na razie to jest hit, bo w paczce za 25 tysięcy, tak? Tyle ta paczka kosztuje normalnie. Trafiamy Sirigu. Na sam koniec oczywiście paczka za 100 tysięcy. Dawno nie dostałem z nagród za draft paczki za 100k, dlatego jest to, że tak powiemy, w pewnym sensie fajny moment. No i zobaczmy, no cholera jasna jej, skoro już daliście mi paczkę za 100 tysięcy, dajcie mi walkout. Nie ma walkoutu. Nie ma walkoutu. No nie ma walkoutu w tej paczce. Są ekrany, ale tutaj walkoutu nie ma. I to nie będzie raczej nic dobrego. To jest niestety tylko Marquinhos. No jestem bardzo zmartwiony tą paczką za 100 tysięcy, bo powinno tutaj wypaść coś o wiele, wiele lepszego. No jest to przynajmniej 24 świecących zawodników złotych, dlatego tak, gdybym to wszystko spikselował, to ile bym dostał? No pewnie koło, czekajcie, 10, 6, koło 13 tysięcy, a na pewno ktoś tam się sprzeda za więcej, więc no na pewno ten draft nam się zwraca, ale biorąc pod uwagę, że mieliśmy paczkę za 100k, mogłem troszkę więcej wymagać, ale wiecie co, nie będę narzekał, bo i tak naprawdę ten odcinek wyszedł bardzo, bardzo udany. A więc jeżeli doceniacie moją pracę i ten odcinek wam się podobał, to zostawcie koniecznie, słuchajcie, łapkę w górę oraz subskrypcję, jeżeli jeszcze jakimś cudem nie subskrybujecie tego kanału, a ja w sumie mam dla was na sam koniec tutaj przy pożegnaniach kolejne paczki, bo dostałem za jakieś wyzwania paczuszki. Tutaj co? Tutaj strój akurat dostałem, okej. Okay, no to sobie też ten strój ustawimy. Także takie nowości na sam koniec, okej, może być. No dobra, no to otwórzmy sobie na sam koniec tę paczkę, a wy tak jak mówię, zostawcie łapkę w górę, jeżeli doceniacie moją pracę i ten odcinek wam się podobał, a na samo zakończenie paczuszka z dwoma rzadkimi złotymi piłkarzami. Walkoutu też tutaj niestety nie ma, ale może ekrany kolejne? No nie. No to na sam koniec trafiamy, kto to jest? Susaeta. Także tyle ode mnie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Mówił Goldzor. Na razie.